Dzień dobry, witam Was serdecznie. Kolejne edukacyjne spotkanie na Domi Drewno. Dzisiaj moim gościem jest Grzegorz Kostek. Witam serdecznie. Witam serdecznie, dzięki za zaproszenie. I tutaj dlaczego wchodzimy w wątek, w całą tak naprawdę przygodę z zasilaczami awaryjnymi, UPS-ami, tak zwane, tak potoczna nazwa. Słuchajcie, ja jak wiecie, albo i nie wiecie, ale mieszkam naprawdę poza wioską nawet. I tutaj miałem, słuchajcie, linię napowietrzną, gdzie wszystkie fazy były puszczane osobnymi przewodami. To nie był nawet warkocz i powiem Wam, że energetyka robiła mi takie numery, że na przykład wiał wiatr i oni wyłączali zasilanie, żeby nie doszło do awarii. Czyli prewencja, nie? Więc ja się naprawdę tutaj spotkałem z wieloma sytuacjami. Później oczywiście zmienili mi to na warkocz, ale nadal mam kabel napowietrzny, nieziemny i nadal spotykam się z brakiem po prostu zasilania. I teraz, jeśli chcemy tutaj porozmawiać właśnie o zasilaniu awaryjnym w firmie czy w domu, więc również mnie znacie, że staram się dotrzeć do takich firm, do takich produktów, które będą sprawdzonymi rozwiązaniami na rynku. No i tutaj myślę, że APC jak najbardziej się wpisuje w to. Może kilka słów o samej firmie. Tutaj troszeczkę doszło nie do powiedzenia dokładnego, ponieważ firma jako tako APC nie istnieje już od dobrych kilkunastu lat. Ups. Od roku 2006 brand APC jest częścią organizacji Schneider Electric. Okej. Jest to potężna organizacja francuska, która działa na polu energetyki, elektryki, elektroniki. Ale same produkty, jakby zasilacze, jeszcze są jakby markowane APC, czy tak, już... Tak, oczywiście, zwłaszcza rozwiązania nieduże, jednofazowe, do 10 kW, są cały czas brandowane APC by Schneider Electric. Okay. Jest to zbyt rozpoznawalna, zbyt lubiana, zbyt szanowana, zbyt szanowany brand, żeby o nim tak łatwo zapomnieć. Okej. Okay. A ile lat tak naprawdę ta działka jest rozwijana? Firma APC powstała w Stanach Zjednoczonych w pierwszej połowie lat 80. Co ciekawe jest, w momencie kiedy ona się pojawiła na rynku, była jedną z kilkunastu firm oferujących zasilacze bezprzerwowe, czy też jak w Polsce się przyjęła nazwa awaryjna. To, czym zszokowała i podbiła rynek, było to, że jako pierwsi wprowadzili nieduże rozwiązania do komputerów osobistych. Druga połowa lat 80. to jest boom komputerów osobistych. Tak jest. I właśnie w tym miejscu bardzo ładnie wpasowała się firma APC. Okay. Oczywiście kolejnymi etapami rozwoju było wprowadzanie dużo bardziej zaawansowanych rozwiązań, nie tylko zasilaczy bezprzerwowych, awaryjnych, ale również dystrybucji zasilania, szaf teleinformatycznych, klimatyzacja, czy też monitoring data center. Mhm. Postaramy się, żeby ten odcinek był takim odcinkiem, jak już wspomniałem, edukacyjnym, czyli mamy firmę lub mamy dom i zaczynamy dostrzegać jak gdyby potencjał, czy wręcz wymóg posiadania takiego zasilacza, bo uwierzcie mi, że jest wiele takich pól, które bez tych zasilaczy w ogóle nie powinny być użytkowane przez nas. I ja również się o tym przekonałem, kiedy postawiłem w domu piec na zgazowanie drewna i wszystko ok, włączamy. Czy też instalatorzy się pytają tylko pod jakie gniazdo, czy pod jakie zaciski podłączyć i czy tam mamy właśnie UPS-a. I ja tak, no ale po co? No ten piec wydziela tak dużą energię, że grawitacyjnie nie jest w stanie tutaj odebrać woda i musi być pompka podłączona pod UPS-a. No i wtedy lampka kontrolna w mojej głowie mówi, kurde, to nikt mi o tym w ogóle nie wspomniał. Tak, więc... zabezpieczenie pompki pieca gazowego czy nawet węglowego to jest jedno z podstawowych zastosowań UPS-a w gospodarstwie domowym. Dokładnie. Idźmy dalej. Mamy na przykład firmę, tak jak tutaj. I teraz wyobraźcie sobie, że ja mam tutaj kilka pomieszczeń. Część z pomieszczeń nie ma okien. Tutaj musicie pomyśleć o swoim bezpieczeństwie również. Czyli to, że się wyłączą maszyny, dobra, maszyny się wyłączą, robota stanie, ale
mając jeszcze szczególnie na przykład pracowników, musi by jakoś wyjść z budynku. Zgadza się. I tutaj znowu, powinno być osobna jakby sekcja oświetlenia, żeby oświetlić powiedzmy sobie tą drogę i wskazać po prostu, gdzie jest wyjście. Nie zapominajmy również o coraz bardziej popularnych rozwiązaniach smart home. Również w przypadku, kiedy mamy dłuższy brak zasilania, mogą być pojawić się problemy z wyjściem z takiego domu, czy otworzeniem, czy zamknięciem okien, które są na siłownikach. No, to już przegięcie, że po prostu jesteśmy w swoim domu i nie jesteśmy w stanie zamknąć okna, czy otworzyć drzwi. Oczywiście brak internetu, no bo wtedy po prostu odcinamy internet, odcinamy Wi-Fi w danym pomieszczeniu i znowu ten smart home po prostu nam się rozsypuje. Zostaje home. Właśnie, zostaje home. Pytanie, czy mamy właśnie jeszcze tą możliwość manualnej kontroli, czy też wszystko jest faktycznie smart i jesteśmy pozamiatani. Rozpoczniemy może od tego, może powie Pan tak naprawdę, czym jest to urządzenie, jak to jest zbudowane, no bo tak naprawdę mamy tam jakiś akumulator, a potrzebujemy z tego wyciągnąć no, 230 V, nie? Tak jest. Więc no, podstawowym elementem każdego z UPS-ów jest właśnie ten akumulator. Standardowe w tej chwili są używane, najbardziej popularne, żelowo-ołowiowe, które u nas również w naszych zastosowaniach się znajdują. UPS jest to właśnie ładnie opakowany akumulator z gniazdami wyjściowymi, z zasilaniem sieciowym. Oczywiście takiego UPS-a zasilamy z gniazdka sieciowego 230 napięcia zmiennego. UPS posiada prostownik, dzięki któremu ładuję akumulatory i na wyjściu jest znowu falownik, który na wyjście podaje znowu 230 napięcia zmiennego. Co prawda cała ta topologia troszeczkę się różni w zależności od modelów, ponieważ mamy kilka topologii UPS-ów, ale generalnie tak najprostsza charakterystyka, opis UPS-a w ten sposób wygląda. I teraz przychodzi nam, dobrze, wiemy, że już musimy mieć w tym domu UPS-a, czy to właśnie do jakiejś elektroniki, czy do instalacji właśnie tej ciepłowniczej w domu i czy zwracając się na przykład do Państwa, musimy od razu określić, do czego ten UPS będzie używany i wtedy dobieracie, czy one czymś się różnią, w sensie że tego UPS-a, tam UPS-a, a nie możemy użyć do części urządzeń, że są jakiś taki podział, który... Tak, jest podział UPS-ów na wspomnianą wcześniej topologię. Mamy obecnie najbardziej popularne trzy topologie UPS-ów. Jest to offline'owa, tak zwany standby, line interactive oraz online. Offline'owe UPS-y są to najprostsze rozwiązania, dzięki czemu te UPS-y są głównie dedykowane właśnie do zastosowań domowych. Charakteryzują się tym, że przez swoją prostotę, oczywiście tańszymi kosztami, bardzo wysoką efektywnością, ale niekoniecznie możemy zastosować je do każdego rozwiązania. Napięcie na wyjściu takich UPS-ów o topologii offline jest... ta sinusoida na wyjściu, jeżeli już dokładnie się przyjrzymy temu napięciu, nie jest taka ładna sinusoidalna, tylko jest trapezowa. Okay. Nie każdy odbiór to zaakceptuje. Wspomniana wcześniej pompka przy piecu, nie wszystkie pompki akceptują takie napięcie na wejściu. Tak. W przypadku rozwiązania na przykład smart home, sterowniki, które zarządzają takim domem, również nie zaakceptują takiego napięcia na wejściu, więc tutaj w takich wypadkach musimy już pomyśleć o troszeczkę bardziej zaawansowanym rozwiązaniu. Charakter z taką minusem tych rozwiązań offline'owych jest również czas przejścia pomiędzy trybami pracy. Jest to 8 do 12 milisekund. Większość urządzeń domowych absolutnie nie odczuje takiej przerwy pomiędzy trybami pracy. Ale już troszeczkę bardziej zaawansowane serwery, czy też wspomniane sterowniki, automatyka, taki długi czas przejść, to dla tych urządzeń to już jest długi czas pomiędzy trybami pracy. Kolejną topologią UPS-ów są UPS-y o topologii Line Interactive, już troszeczkę bardziej zaawansowane. Mają już więcej filtrów wewnątrz, dzięki czemu podczas pracy z baterii sinusoidę mamy czyściutką na wyjściu. Okay. Czas przejścia pomiędzy trybami pracy jest symboliczny, bo to już jest tylko 4 do 6 milisekund. I urządzenia Line Interactive z naszego portfolio mają bardzo duże możliwości
adaptacyjne. Możemy je rozbudować ewentualnie o karty sieciowe. Mamy rozwiązania, które możemy rozbudować o zewnętrzne moduły akumulatorowe, jeżeli potrzebujemy, żeby ten czas trzymania był nie kilkanaście minut, ale kilka godzin na przykład. No i oczywiście te UPS-y, oto Progi Line Interactive, spokojnie mogą być stosowane w serwerowniach, czyli z zaawansowanymi odbiorami. No i najbardziej popularna, najbardziej rozpoznawana topologia podwójnej konwersji online. Są to UPS-y dość charakterystyczne, ponieważ jak wspominałem, że w każdym UPS-ie mamy prostownik, akumulator i falownik. W przypadku UPS-ów online i prostownik, i falownik, i akumulatory cały czas działają. Dzięki czemu napięcie na wyjściu jest równiutkie 230 V, naprawdę z minimalnymi wahnięciami. Sinusoida jest czyściusieńka. No i oczywiście nie mamy żadnego trybu czasu przejścia pomiędzy trybami pracy. Okay. Jest to dość istotne w rozwiązaniach takich bardzo zaawansowanych. Sterowniki, automatyka, urządzenia laboratoryjne, medyczne. W takich właśnie stosowaniach stosujemy UPS-y o topologii online. Mam kartkę. Ja sobie wypisałem, słuchajcie, kilka rzeczy, takich naprawdę z głowy wypisałem, miejsc, w których ja uważam, że powinienem, a w części już mam. I jest to oczywiście, powiedzmy, od domu idąc, jest to oczywiście ta stacja robocza, czyli komputer, na którym taki główny komp, na którym ja pracuję. I zobaczcie, jeśli jest to, nie wiem, pisanie maila, no to częściowo te dane są gdzieś tam zachowane w chmurze. Jeśli stracę kilka minut pracy, nie ma problemu. Ale jeśli montuję jakiś film, czy renderuję jakiś film, i jest to już kilka godzin, czy kilkanaście godzin. Czy projektuje coś w jakimś urządzeniu? Oczywiście. Brak zasilania, no i mamy po prostu naprawdę duży kłopot. Kolejną rzeczą jest oczywiście NAS, czyli to urządzenie wpięte do sieci, gdzie są zachowywane, jest ten backup danych. Pamiętajcie, że i komputery, i te NASy nie lubią wyciągnięcia wtyczki. Zgadza się. Te nowsze jeszcze potrafią zaparkować głowicę i sobie poradzą. Jakieś kondensatory są w nich. Tak, ale potrafią być naprawdę duże problemy. Wyciągnięcie tak na chama, to komputery naprawdę tego nie lubią. Tutaj już powiedziałem o tym piecu w domu. Czy kolejna rzecz to jest kominek w warsztacie. Również tutaj grawitacyjnie nie dam rady pchnąć czy odebrać tego ciepła. Kolejna rzecz, panele słoneczne do ciepłej wody. W zimie nie ma problemu. W lecie, gdzie słońce naprawdę praży, no to za chwilę po prostu zagotuje ten glikol w instalacji, więc tutaj trzeba mieć pewność, że ten ruch glikolu będzie po prostu nieprzerwany. Alarm. Jedna centralka czy druga centralka. Również, no jeśli chcemy mieć, być po prostu, powiedzmy, pewni tego bezpieczeństwa, również te rzeczy muszą być podpięte pod UPS-a. Jeśli mamy jakieś kamery, no to wiadomo, że również. Brama przesuwna. Kolejna rzecz. Brak zasilania. Bardzo często jest tak, że przy centralkach czy przy sterownikach do bram, zresztą też montowałem to samodzielnie, tam jest malutki akumulator i na kilka tych ruchów jeszcze spokojnie to da radę. Tam również zawsze jest to przewidziane, że jeśli zabraknie zasilania, jest kluczyk, można to zrobić ręcznie. Ale no, przy dużych bramach, przy jakichś firmach, no słuchajcie, latanie po kilku bramach to jest nierealne, więc brak zasilania, nie wejdziecie po prostu do firmy, czy kogoś po prostu nie wypuścicie. Kolejna rzecz, drukarki 3D. Większość drukarek, tych nowszych, ma już również takie zabezpieczenia, że jeśli jest przerwany druk, to jesteśmy to w stanie dokończyć później. Aplikacja wie, w którym momencie się to zakończyło, ale również niedawno pokazywałem tutaj jakiś wydruk, nawet przy tej jodzie jest. Wywaliłem sam prąd, tutaj przy oczach. Widać. I to są, słuchajcie, druki, które trwają kilkanaście godzin. Dysza tutaj przylutowała się, bo ten filament jeszcze wypływał. To normalnie jakby się przyspawało i jak ruszyło, to te mikro silniki już nie były tak idealnie spasowane. No i widać. Jak pracujecie na centrach z laserami, to tak naprawdę to są kilkunastogodzinne czasami prace.
Zresztą chyba no, przy wydruku to będzie najdłużej, bo tutaj nawet kilkadziesiąt godzin. Switch światłowodu i router. Kolejne rzeczy. No, odetniemy napięcie i po prostu jest pozamiatane. DVR do systemu monitoringu, to już powiedziałem o alarmie. Więc tych miejsc, pól eksploatacji jest naprawdę sporo. A to są tylko rzeczy, które według mnie powinny być, więc... A możemy też jeszcze wspomnieć o takich... wydaje się, że troszeczkę wyrwanych z kontekstu rozwiązań, ale dlaczego nie? Przykład akwarium, terrarium. O, no właśnie. Przecież taki jaszczur, taki wąż jest wielokrotnie więcej wart niż UPS za kilkaset złotych. Właśnie, właśnie. To sorry, nie pomyślałem, ja tutaj mam tylko koty w chacie, więc tutaj... No i oczywiście informacja dla każdego audiofila. Proszę sobie posłuchać, jeżeli mamy solidny sprzęt audio, proszę sobie puścić ten sam kawałek, piosenkę na zasilaniu bezpośrednio z sieci i na zasilaniu przez przefiltrowany UPS. Właśnie, to tutaj też od razu mi przyszło pytanie, czy jeśli, tak jak na przykład mam instalację, mam warsztat, są, kurczę, no u szwagra są odpalane maszyny, które mają silniki po kilkadziesiąt kilowatów, jestem ciekaw, czy te zakłócenia idą po sieci i czy jestem to w stanie odczuć w domu, czy... Oczywiście. Zwłaszcza takie zakłócenia z okolicy są odczuwalne w blokach. Tu nie tylko mówimy o jakimś ciężkim sprzęcie. Nawet winda w bloku ma wpływ na jakość sieci w danej klasie. Falowniki duże? Tak jest, dokładnie. Jakieś roboty budowlane. Wszystko ma na wpływ na jakość sieci. Czyli zasilania właśnie, sieci. Kolejna rzecz, czyli tutaj ta filtracja. Nawet jeśli... nie boimy się o sam brak zasilania, no to możemy to przefiltrować i mieć zakłócenia, zostawić poza UPS-em. Dobra. Idziemy dalej. Już tutaj patrzę sobie na pytania takie, które... dobra. Decydujemy się na UPS-y i tak jak ja tutaj wymieniłem, tych pól jest dużo i sam się nad tym zastanawiałem, czy lepiej byłoby postawić jeden wielki UPS i wpiąć, powiedzmy, cały dom, kurczę, w to prawie, że. Czy też jednak to tak podzielić na kilka UPS-ów, na kilka dedykowanych UPS-ów i no, to wtedy nie będę wpinał jednego UPS-a w drugi, nie? Nie, ale nie wypada. No właśnie. Oczywiście tu jest pytanie, na jakim etapie wprowadzki do domu czy mieszkania jesteśmy. Właśnie. Musimy pamiętać o tym, że UPS-y do mocy 3000 V, amper, czyli w granicach 2,7-3 kW, zasilamy bezpośrednio z gniazdka sieciowego. Mhm. Włączamy, podłączamy, mamy w pełni działającego UPS-a. UPS-y od mocy 5 kW w górę już wymagają odpowiednio przygotowanej instalacji. Aha. UPS-y te nie mają typowego gniazdka wejściowego. Tam już są napięcie wejściowe podłącza się na zaciskach i to już wymagane jest to napięcie w granicach 40-50 A, więc to już trzeba być pod takie rozwiązanie przygotowanym. Które rozwiązanie jest lepsze? No oczywiście tutaj pytanie, co tak na dobrą sprawę chcemy zabezpieczyć w tym domu. Bardzo często klienci do mnie dzwonią i tak jak wspomniałeś, chcemy zabezpieczyć cały dom. Lodówka, zamrażalka, mikrofalówka i tak dalej, i tak dalej. No ciężko. Nie do końca tędy droga, ponieważ oczywiście teoretycznie, praktycznie możemy takie rozwiązanie zaproponować. Jednak po pierwsze będzie to wymagało porządnego UPS-a, myślę, że przynajmniej 8-10 kW. Po drugie, czy potrzebujemy zabezpieczyć lodówkę? Nawet w tej chwili przeciętne lodówki gwarantują 24-godzinny czas utrzymania temperatury. Mikrofalówkę, telewizor też niekoniecznie. Potrzebujemy zabezpieczyć wspomniane Wi-Fi, potrzebujemy w telewizorze dekoder, żebyśmy nie utracili ustawień. No i też pytanie, czym się zajmujemy zawodowo. Jeżeli już mamy jakiś nieduży serwer w domu, to już możemy troszeczkę pomyśleć o UPS-ie bardziej zaawansowanym, który nie tylko zabezpieczy nam elektrycznie ten komputer czy też serwer, ale również zaopiekuje się nim w momencie braku zasilania czy też jego powrotu. Okej. Przy takich zabezpieczeniach domu jestem tutaj ciekaw, na jakim etapie, inaczej pytanie, budujemy dom i teraz
Czy powinniśmy od razu jednak myśleć o tym, żeby przygotować instalację pod przyszły UPS i po tych pomieszczeniach rozprowadzić, czy później, nie wiem, wprowadzamy się, albo dobrze, wynajmujemy dom i mówimy, że chcemy tam UPS-a. No tak naprawdę, no co, ryć po ścianach i rozprowadzać kable? Jeśli to dojdzie do takiej sytuacji, to może skończyć właśnie ryciem właśnie w ścianach i rozprowadzaniem dodatkowej sieci. Więc no. Tak, zresztą tutaj to jest troszeczkę większe pole do rozmowy, ponieważ tutaj też już się mówi od jakiegoś czasu, że mamy mieć auta elektryczne, a też żadne gospodarstwo domowe nie do końca jest dostosowane do ładowania takich rozwiązań, więc myślę, że wkrótce to będzie standard. UPS już przestały być traktowane jako taka troszeczkę fanaberia w domu. Przez ostatnimi laty, zwłaszcza te miesiące wakacyjne, gorące, udowodniły, że te UPS-y są potrzebne w domu. Więc dla przyszłych inwestorów moja rada, naprawdę pomyślcie o tym. Ta jedna żyła, przepraszam, no jedna wiązka przewodów więcej do danego pomieszczenia to nie jest problem. I to jedno gniazdko, oznaczcie sobie, że tam jest zasilanie z UPS-a. To wszystko i to naprawdę uratuje. Możecie później sobie tam wpiąć coś takiego newralgicznego i z tego korzystać. Kolejna rzecz, tu jestem ciekaw. Czy rynek samych tych właśnie zasilaczy UPS się jakoś bardzo rozwija? W sensie, czy urządzenia sprzed 5, może 10 lat, czy są totalnie jakimś złomem, czy może jest to jakoś... I tak, i nie. Rynek oczywiście się rozwija, ponieważ UPS-y są bardzo mocno połączone z branżą IT, z data center, tak, więc ta branża się rozwija, więc jednocześnie UPS-y też muszą dotrzymywać kroku tej branży. Ale z drugiej strony, no nie oszukujmy się, UPS to nie jest iPhone, nie musi co roku nowy wychodzić. Generalnie rozwiązania 4-5-letnie u nas traktowane są ciągle w branży jako nowość. Takim fajnym przykładem jest UPS serii BE, którego od zeszłego roku systematycznie wymieniamy najnowszy model, ale seria BE została zaprojektowana pod koniec lat 90. i do tej pory jest szanowana, bardzo rozpoznawalna i bardzo lubiana przez klientów, więc przy czym tak jak jest to UPS do użytku domowego, więc nie musi iść z duchem czasu odnośnie firmware'u, software'u. Ale UPS-y do zastosowań już w firmie są troszeczkę bardziej zaawansowane. Ostatnie dwa lata pokazały kierunek, w którym idziemy, czyli koncentrujemy się na akumulatorach litowo-jonowych. Jako Schneider Electric mamy bardzo bogate, najbogatsze portfolio na rynku UPS-ów jednofazowych z akumulatorami litowo-jonowymi. Co prawda ciągle jeszcze ten koszt tych UPS-ów jest troszeczkę odstrasza klienta, zwłaszcza klienta, który planuje kupić takiego UPS-a do domu, ale kupujemy UPS-a z akumulatorami litowo-jonowymi i to jest, tak jak zawsze opowiadam, idealny UPS to jest taki, który pakujemy na zaplecze, podłączamy odbiory i na 3-5 lat, czyli na okres żywotności akumulatorów, zapominamy o tym UPS-ie. Okay. Dzięki zastosowaniu akumulatorów litowo-jonowych ten okres czasu wydłuża nam się do 80 lat. O kurde. Mamy w pełni działającego UPS-a. Oczywiście tutaj też można by głębiej to podrążyć. Trzeba pamiętać, jak wspominałem, że głównie stosowane w UPS-ach są akumulatory żelowo-ołowiowe, których żywotność oraz pojemność są bardzo wrażliwe na warunki środowiskowe, głównie temperatura. Tak. Mówi się, że idealna temperatura dla stosowania takich UPS-ów to są UPS-y, to jest temperatura w granicach 24-25 stopni Celsjusza. O kurde. Więc tutaj trzeba troszeczkę się pilnować. Jeśli temperatura rośnie poniżej wspomnianej granicy, ma to wpływ na żywotność akumulatorów. Jeżeli znowu tam temperatura będzie niższa, ma wpływ na obniżającą się pojemność tych akumulatorów. Więc to jest to, o tym musimy pamiętać. Ale znowu, akumulatory litowo-jonowe odkładają nam na bok te zmartwienia odnośnie żywotności, warunków przechowywania, warunków pracy. No i oczywiście są znacznie lżejsze. Czy wpięcie takiego UPS-a do sieci po naładowaniu tych akumulatorów, które tam są w środku do pełna, czy ono samo w tym stanie czuwania pobiera jeszcze jakąś moc, czy jak to jest zrobione tak naprawdę? Czy użytkownik odczuje, że na przykład sam UPS, czyli tak, tu mamy UPS-a,
tutaj wpinamy coś i że ten UPS w stanie czuwania, nie wiem, zjada na przykład 100 watów, czy, nie, czy jak nie, to? Nie, jeśli mówimy o UPS-ach do zastosowania domowego, jak wspomniałem, ich efektywność jest bardzo wysoka przez tą prostotę topologii. Efektywność jest bardzo wysoka, więc ten pobór mocy dla siebie jest bardzo, bardzo minimalny. Druga sprawa, że ładowarki w UPS-ach są smart, jak wszystko w tej chwili. Czyli ładują ładowarki, są wykorzystywane tylko jeżeli jest potrzeba ładowania tych akumulatorów. No nie szukujmy się, to właśnie ładowarka ma największy pobór mocy i to właśnie ładowarka produkuje ciepło, które z tego UPS-a się... Czyli generalnie raczej nie powinno to jakoś, nie powinniśmy drastycznie odczuć tego na rachunku, że nie powinniśmy tego wpinamy UPS-a i po prostu... Oczywiście rachunek... tu jeżeli mówimy o UPS-ie 10 kW, to już to będzie pobór mocy kilkaset wat, prawda? No ale tak wspominam, 10 kW to już jest przepotężne rozwiązanie online'owe. Tutaj jest takie pytanie, które się pojawiło, dlaczego mój komputer się wyłączył z Chrome UPS-a i czy się włączy Kiedy wróci zasilanie do sieci? Bardzo dobre pytanie, oczywiście. Co prawda komputer do użytku domowego niekoniecznie potrzebujemy, żeby on się uruchomił po powrocie zasilania. No to jednak z klawisza... Ale jednak jeśli mamy już wspomniany po ten komputer jakiś monitoring podłączony, czy jakieś CCTV, czy też jest to serwer, który musi nam pracować, potrzebuje nam stronę internetową, czy cokolwiek innego, to faktycznie UPS musi podnieść ten komputer. Więc jeżeli planujemy zakup UPS-a do zabezpieczenia komputera czy serwera, po pierwsze musimy pamiętać, oczywiście najważniejszy pierwszy etap to jest dobór mocy, prawda? Musi być odpowiedni dobór mocy. Dobrą praktyką jest troszeczkę przewymiarować tego UPS-a, żeby mieć tam zawsze pewne pole manewru. I kolejnym etapem to jest właśnie dobór UPS-a z odpowiednią komunikacją. Najprostsze rozwiązania takiej komunikacji nie posiadają, więc one będą pracować do wyczerpania akumulatorów i wtedy najzwyczajniej z sieci zrzucą obciążenia. Kolejne rozwiązania, też również te do systemu domowego, mają prostą komunikację i są kompatybilne z podstawowymi systemami operacyjnymi. Więc taki UPS, u nas rodzina BEC, bezproblemowo zamknie nam komputer, zamknie niezapisane pliki. Ale po powrocie zasilania, tutaj już musimy do tych UPS-ów podejść i pstryczkiem go fizycznie uruchomić. UPS-y o topologiach Line Interactive oraz Online, o których wspominałem, u nas są, oczywiście to są UPS-y smart i one posiadają funkcję autostartu. Więc po wprowadzeniu odpowiednich ustawień, to nie jest tak, że one automatycznie się będą uruchamiały po powrocie zasilania. Użytkownik ma w pełną kontrolę, kiedy one mają się uruchomić. Czy faktycznie zaraz po powrocie zasilania, czy też może po jakimś czasie ładowania akumulatorów, czy też może po pełnym naładowaniu akumulatorów. Wtedy UPS oczywiście uruchomi z powrotem ten komputer. Dlaczego się może nie uruchamiać ten komputer, pomimo tego, że mamy smart UPS-a? Po pierwsze, mogą być jakieś problemy z kompatybilnością systemów operacyjnych, ale najczęstszym problemem są ustawienia w BIOS-ie po prostu. BIOS musi mieć ustawione, że jak zobaczy ten, że po powrocie zasilania napięcie wejściowe, żeby się mógł zezwolić na uruchomienie. Czyli wtedy jest wake up for LAN albo po tak USB, jest, tak? Dokładnie. Jest podłączone. To jest komunikacja za pomocą kabelka USB lub też RS. To jestem jeszcze ciekaw, no bo jestem powiedzmy też takim, no telefon zawsze mam gdzieś przy sobie, czy smartfon. No jestem tutaj ciekaw samego monitoringu, czyli no jestem poza firmą, chcę zobaczyć, co się dzieje na UPS-ie. Jest taka możliwość? Jeśli mówimy o tych prostszych UPS-ach do użytku domowego, one mają tylko komunikację za pomocą kabla, więc tutaj nie mamy możliwości zdalnego zarządzania, czy też monitorowania. Ale część naszych rozwiązań smart została wyposażona o funkcję Smart Connect. Jest to gniazdo LAN, które podłączamy kabelek LAN i przez aplikację możemy monitorować sobie zdalnie takiego UPS-a. Co prawda nie daje nam zarządzania, ale możemy monitorować. Czyli wiemy, kiedy przychodzi na baterię, jakieś problemy są z zasilaniem, czy nawet jakieś błędy się pojawiły na UPS-ie, wiemy o tym. Jeśli chcemy, potrzebujemy, planujemy zarządzać zdalnie takim UPS-em, musimy pomyśleć o UPS-ie, który ma możliwość instalacji karty sieciowej. Wrzucamy kartę sieciową, nadajemy tej karcie sieciowej IP. I z telefonu, z przeglądarki wrzucamy IP i się spokojnie łączymy z tą kartą sieciową, która zarządza nam zarówno UPS-em,
jak i odbiorami, które zabezpieczane są przez UPS-a. Ja też zainstalowałem ostatnio tą aplikację waszą tą na Windowsa. PowerShot Personal Edition. Tak, i to mi dało, słuchajcie, też taki pełen wgląd na moc, którą pobiera komputer w czasie takiej zwyczajnej pracy, a na przykład w czasie renderingu filmów czy graniu. I wtedy faktycznie widzę, gdzie normalna praca, powiedzmy tam 200-300 watów i pełen rendering, gdzie karta graficzna idzie na full, procesor idzie na full, no i wtedy 800-900 watów. Spokojnie, tak. Niestety to jest też... Razy trzy. Niestety to jest też częsty problem, do którego się zgłaszają klienci, którzy właśnie zakupili sobie zbyt małego UPS-a, no ale właśnie. Proszę pana, przez pół roku mi cały czas działało. Bo podtrzymywało mi. A tutaj teraz nie mogę na przykład na YouTubie sobie film otworzyć. Dlaczego? Bo jednak ten pobór mocy rośnie. Tak jest. Też wspomniane wcześniej drukarki, zwykłe czy laserowe, czy też dobór UPS-a pod silniki elektryczne. To jest też dość śliska sprawa, ponieważ musimy pamiętać, że te urządzenia mają dość spory prąd rozruchowy. Tak. Więc też trzeba pomyśleć, czy chcemy zabezpieczyć UPS-a również podczas rozruchu dane urządzenie i na jak długo. No właśnie. Bo w przypadku silników elektrycznych nieraz to jest nawet ośmiokrotność standardowego poboru mocy. Ja myślę, że pomalutku będziemy kończyć. Tutaj i tak już było sporo informacji bardzo ciekawych dla mnie i mam nadzieję, że również dla was. Temat będziemy poszerzać, będziemy drążyć to jak zawsze na Domi Drewno. Więc tutaj już zdradzę, że pojawi się kilka urządzeń bardzo ciekawych. Od takich naprawdę malutkich do najprostszych rozwiązań na każdym biurku przy laptopie do coraz bardziej poważnych rozwiązań, więc bądźcie czujni i na Domi Drewno i na Testy TV. Panu bardzo dziękuję. Dziękuję za zaproszenie. Do zobaczenia, mam nadzieję. I niedługo będziemy się widzieć w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia. Do zobaczenia.